Dzień dobry. Omawiany sok jest wyciskany z owoców i jest naturalnie mętny. Nie zawiera cukru dodanego i wody. Owoce są poddawane procesowi tłoczenia, następnie sok jest filtrowany i pasteryzowany. W 100 ml produktu jest około 39 kcal, około 8 g węglowodanów, w tym tyle samo cukrów, około 1 g błonnika oraz mniej niż 1 g białka. Nie zawiera tłuszczu. Pomarańcze, z których powstaje omawiany sok, są bogate w potas, wapń, witaminę C i foliany. Jak większość owoców, zawierają także przeciwutleniacze, flawonoidy i karotenoidy o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych. Pomarańcza jest źródłem witaminy C, także należącej do przeciwutleniaczy. Witamina C jest również niezbędna w procesie produkcji kolagenu, będącego składnikiem większej części tkanki łącznej w organizmie. Jest także potrzebna do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i może być pomocna w łagodzeniu objawów przeziębienia i skracaniu czasu jego trwania. Do tego witamina C zwiększa wchłanianie żelaza, dlatego warto spożywać pomarańcze lub sok z pomarańczy w obecności produktów będących źródłem żelaza. Pomarańcza jest także bogata w foliany, które biorą udział w syntezie DNA oraz warunkują prawidłowe działanie układu krwiotwórczego oraz nerwowego. Mogą być też pomocne w hamowaniu rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. Do tego są niezbędne do prawidłowego rozwoju układu nerwowego płodu. Z kolei wapń i potas zawarty w pomarańczach przyczyniają się do regulowania ciśnienia tętniczego. Długotrwałe, regularne spożywanie około 250 ml soku z pomarańczy może spowodować nieznaczne zmniejszenie poziomu cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL we krwi oraz może obniżyć rozkurczowe ciśnienie krwi. Omawiany sok z pomarańczy ma niski indeks glikemiczny i zawiera mało węglowodanów, dlatego w odpowiedniej ilości może być spożywany przez osoby z cukrzycą.